Nazywam się Elżbieta Perlak, jestem żoną Mieczysława. Chciałam powiedzieć parę słów na temat działalności mojego męża w Solidarności Walczącej. No i najpierw w Solidarności, do której należał w przedsiębiorstwie budowlanym, wrocławskim przedsiębiorstwie budowlanym WBBO, należał do Solidarności. Tam już zaczynał działalność dosyć aktywnie. Zbierał pieniądze dla potrzebujących, właśnie dla rodzin i dla więźniów. No następnie... Które to były lata? No to było... 70? No wtedy stan wojenny, przed stanem wojennym. No a po stanie wojennym należał do Solidarności Walczącej. No i właśnie... No i tam już pracował w tej drukarni podziemnej. Także ja oczywiście wtedy nie wiedziałam o niczym. No mało przebywał w domu, a pracował jako też układał płytki, także miał łazienkowe i podłogowe i miał po prostu wymówkę, że idzie do prywatnej pracy, a chodził sobie tam, gdzie tam chciał. No i no tak generalnie o to chodzi, że no... Jeżeli chodzi o rodzinę i o wychowanie dzieci, to że to wszystko spoczywało raczej na mnie i na... Bardzo dużo pomagała mi moja mama i siostra, także dzieci były wychowywane w takiej atmosferze, no skończyły studia i dobre studia, dobrze się uczyli dwaj chłopcy, a później jeszcze, parę lat później mieliśmy trzeciego syna, no i też zmarł tragicznie właśnie. No generalnie dzieci były pozbawione ojca, no mnie trochę trudno było też tak trzech chłopców, dobrze, że byli jakoś, nie było jakichś takich wybryków specjalnych, ale generalnie no potrzebny jest ojciec. Także... Kiedy pani się dowiedziała o działaniu męża? Już było po stanie wojennym? Tak, to już było po stanie wojennym. Tak w tej chwili nie powiem, nie pamiętam generalnie kiedy, ale później to już było wiadomo, kto go tam wprowadził, taki kolega go wprowadził właśnie do tej drukarni i tak się zaczęło to wszystko w tej Solidarności Walczącej. No i bardzo, no bardzo jest oddany takiej służbie społecznej, to po prostu bez reszty, to nie ma w ogóle żadnego odniesienia nawet do roli takiego męża czy ojca, to w ogóle nie ma o czym mówić. No i no chociaż teraz chyba jak zostaliśmy sami, to może zmienił się rzeczywiście, zmienił się i może chce to odpracować, może tamte lata. Ale dalej działa w zarządzie w tej chwili, no i no działa, no w tej chwili to już ma więcej czasu, może mieć tego czasu więcej i no i zaangażowany jest bardzo dalej, no, pomaga ludziom, tym właśnie Solidarności Walczącej, którzy są w sytuacji takiej, w swojej sytuacji finansowej. Jak pani sądzi, dlaczego mąż pani nie mówił, że działa sama? No bo generalnie to chyba była obowiązkowa taka tajemnica, mi się wydaje, to nie wiem. Trzeba też chronić.
rodzinę swoją. No może też właśnie dla bezpieczeństwa nawet tej organizacji, no i swojego, no to też o to chodzi, żeby jak najmniej ludzi wiedziało właśnie o tej działalności, bo to było zabronione. Czyli jak gdyby w domu nic się nie działo, wszystko na zewnątrz. No ja wiedziałam tylko, że na przykład chodziliśmy do kościoła tam dalej pracy, to bardzo był tam zaangażowany, właśnie organizował tam jakieś te tablice, tam były takie tablice wieszane na ścianach kościoła. To tam coś też, teraz nawet mówię dokładnie jak to wyglądało, a wtedy chodziliśmy tam no, i bardzo te śpiewy wszystkie tam, Boże coś polskie i to tak też wszystko bardzo, bardzo było takie. No tam właśnie w tym kościele też się działo dużo. Synowie kontynuują ojca pasji? Ani się nie angażują absolutnie. Nie, bo oni nawet tak za bardzo nie wiedzieli o tym, a później no to już byli dorośli, to już mieli swoje jakieś zainteresowanie takie. No dobrze, dziękuję bardzo.